Agnieszka Jarko razem z koleżanką przychodzą pod adres, gdzie ma się pojawić jej chłopak, Grzegorz Chudzik. Agnieszka jest przekonana, że Grzegorz ma jakieś kłopoty i chce mu pomóc. Nie wie, że nastolatek bierze udział w nielegalnych walkach, bo po tym, jak jego mama straciła pracę, potrzebuje pieniędzy. Nie podoba mi się to całe towarzystwo. Widzisz gdzieś Krzyśka? Aga, boję się, proszę cię, chodźmy stąd, nie podoba mi się to. Poczekaj, Aga! Co robisz? Spytam kogoś, co tu się będzie działo, bo mi nie pogryzą, tak? Sorry. Wiesz może, co tutaj się dzieje? A wy skąd się urwałyście? Wracajcie do przedszkola. No cześć, dziewczynki. Za chwilę tu będzie walka, może obejrzymy ją, a potem zabawimy się we trójkę? Nie, dzięki, nie chcemy się bawić. Nie, bądź taka, daj spokój, łamiesz mi serce. Spieprzaj spokój, bo mój facet zaraz będzie mordę. Po co te nerwy? A wy dziewczyny, idźcie stąd lepiej, to nie jest miejsce dla was. Nie, dopóki nie dowiem się, po co przyszedł tu mój babak, nigdzie nie idzie. Słuchaj, o jakiej walce mówił ten typ? Normalnej, w tym pomieszczeniu obok zaraz dwóch facetów będą lać się po mordach. Wolałabym iść do kina, ale mój facet woli iść na jatkę. Grzesiek! Ej, co wy tu robicie? Idźcie stąd! Co ty tutaj robisz? To jest nieważne, nie wiem jak tu trafiłyście, ale proszę, idźcie stąd! Co tu się będzie działo? No dobra, ja już idę. Idźcie stąd, proszę was, chcesz się tu bić? Oszalałeś? Ja muszę iść na razie. Grzesiek! Panie i panowie, powitajmy pana Grzesia. Dzięki niemu dzisiaj się bawimy. Panie i panowie, za chwilę poleje się krew. Przywitajmy zawodników. Dzisiaj młodość kontra doświadczenie. Panie i panowie, nasz zwycięzca! Oklaski!